Od 15 października kolejni przedsiębiorcy będą mogli wnioskować do ZUS o wsparcie w formie zwolnienia z opłacania składek i świadczenia postojowego. Nowe przepisy wprowadzają wsparcie dla przedstawicieli branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej, a w naszym województwie będzie mogło skorzystać z tej pomocy około 45 tysiąca przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające tzw. tarczę 5.0 wchodzą w życie w połowie października i dopiero wówczas. Będzie można składać wnioski przez PUEZUS do zakładu ubezpieczeń społecznych. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień. Prawo do tej formy pomocy będzie przysługiwało płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji i wystaw. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest m.in. prowadzenie działalności przed 30 czerwca 2020 roku. Należy również wykazać 75% spadek przychodów w porównaniu z miesiącami z 2019 roku. Porównujemy pierwszy miesiąc wniosku z analogicznym miesiącem 2019 roku. Wnioski o zwolnienie będzie można składać do końca listopada. Prowadzący firmy będą mogli wnioskować także oświadczenie postojowe. Prawo do niego uzyskają osoby, które prowadzą działalność jako agenci turystyczni i przewodnicy turystyczni. W przypadku agentów turystycznych, warunkiem otrzymania środków 2080 zł. będzie rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 roku. Ponadto przedsiębiorcy będą musieli odnotować przestój w prowadzeniu biznesu w następstwie wystąpienia COVID-19. Nie mogą też podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej pozarolniczej. Nieco inne warunki muszą spełnić przewodnicy turystyczni. W ich przypadku działalność powinna mieć charakter sezonowy i w 2019 roku być wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy. O pomoc mogą ubiegać się przewodnicy, którzy zawiesili działalność gospodarczą, ale po 31 sierpnia 2019 roku. Tarcza 5.0 wprowadza również dodatkowe świadczenie postojowe. Na taką pomoc mogą liczyć prowadzący działalność, którzy wcześniej już otrzymali postojowe. Prawo do dodatkowego świadczenia będzie przysługiwało przedsiębiorcom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji. Chodzi m.in. o transport turystyczny, wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych. Czy prowadzenie dyskotek, salonów, gier elektronicznych, plaż i jarmarków. Wnioskującym o to świadczenie mogą być osoby, jeśli uzyskały przychód z działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, niższy o co najmniej 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu w 2019 roku. Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje nie więcej niż trzykrotnie.